Witajcie. Tak mi przyszło do głowy, że na fali tych strajków, wspaniałej akcji naprawdę polskiego narodu, mamy szansę odzyskać Polskę w polskie ręce. Nie dzielmy się na PiS-owców, PO-owców, jakichś tam innych, po prostu ja nie wiem, z lewej strony, z prawej, po prostu zjednoczmy się dla dobra Polski. To nasza ostatnia szansa. Ci, którzy grają i rozgrywają nami jak chcą, właśnie doprowadzili do sytuacji, w której jesteśmy podzieleni. Zjednoczmy się. Witajcie. Dzisiaj dzień strajku w całej Polsce. Biorę udział, bo tylko w jedności siła i tylko tak możemy coś wskórać. Słuchajcie, w radiu słyszałem dzisiaj takie informacje, że oto ktoś, nie zapamiętałem kto, podrzucił hasło, żeby renegocjować Zielony Ład. Moi drodzy, nie ma żadnej renegocjacji. Ten cały po prostu bełkot biurokratyczny trzeba wyrzucić do kosza w całości, nie patrzeć, nie oglądać się na to, co tam jest. I oprócz tego, słuchajcie, ponieważ jest sprawa taka, że tam mamy jako rolnicy mamy całą masę obostrzeń zupełnie niepotrzebnych i tylko szkodliwych nam, faworyzujących inne kraje w tej sytuacji, takie jak Ukraina, mamy też do czynienia z zupełnie innymi rzeczami. Otóż słuchajcie, też jest kwestia energetyki ogólnie rzecz biorąc, jako szeroko pojętej, czyli paliwa, gazy, prąd jako taki, to wszystko. I to wszystko również musi zostać zlikwidowane. Czyli paliwo nie ma kosztować po 7 zł, jak to oglądałem już na filmach, tylko ma kosztować przed tyle pieniędzy, przynajmniej tyle pieniędzy, ja nie pamiętam, 4 zł coś tam było chyba przed tymi szaleństwami Zielonego Ładu i tych innych po prostu chorych pomysłów. Więc to ma po prostu być w takich cenach, żeby nie było sytuacji, w której my jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek konkurencji z kimkolwiek spoza Unii. Bo tu już wiadomo, że na Ukrainie to się zrobiło w ten sposób, że tam mają potężne koncerny, niewyobrażalną ilość hektarów i my nie mamy szans z nimi konkurować. Poza tym paliwo na Ukrainie jest, nie wiem w jakich cenach, po prostu wiem, że w Rosji czy na Białorusi jest po połowę tego, co my płacimy. Domyślam się, że na Ukrainie tak samo, ponieważ Ukraina w Unii Europejskiej nie jest i nie ma tam po prostu tych szaleńczych różnych obostrzeń, prawda? Czyli między innymi też nie ma czegoś takiego jak wysokie wymagania dotyczące środków ochrony roślin i tych innych wszystkich rzeczy, które nam naprawdę nie służą, a jedynie mają na celu zniszczyć polskie rolnictwo, zniszczyć europejskie rolnictwo. Także jedziemy, zmierzam ku strajkowi, spotkam się tam z rolnikami i będę Wam mówił, jak sytuacja się ma, co ludzie myślą. Być może uda się zrobić jakiś wywiad, także zobaczymy, jak to będzie. Tym razem trzymajcie się. Moi drodzy, jadę jakiś czas już na miejsce zbiórki i tak sobie pomyślałem, słuchajcie, że to jest tragedia, żeby po prostu wyjeżdżać na drogi, blokować ulice, granice, wszystko co jest możliwe, żeby domagać się godnego, normalnego życia. To jest jakiś po prostu żart, absurd i kpina z nas wszystkich. Biorąc pod uwagę, że oprócz tego, że ta produkcja, o której już wcześniej wspominałem, jest absolutnie nieopłacalna. Zabili po prostu, naprawdę zabili całą produkcję trzody chlewnej, bydła. Wcześniej, już dużo, dużo, dużo wcześniej po prostu owce przestały się opłacać i tak dalej, a przecież mieliśmy potężny przemysł wokół tego związany. No i tak to wszystko po prostu wygląda. Jest to, ja Wam powiem, syndrom gotowanej żaby. Czyli gdyby
po prostu nagle powiedzieli, że zamykają wszystkie gospodarstwa rolne, to oczywiście kraj zacząłby płonąć. Natomiast jeżeli to się robi w ten sposób, że powolutku jeden sektor, drugi sektor, trzeci, tu jakaś podwyżka paliwa, tu podwyżka cen prądu, tutaj o to musimy dbać o Zielony Ład, bo inaczej wszyscy zginiemy. A ja Wam tylko przypomnę, że skład powietrza i zawartość dwutlenku węgla w powietrzu to jest 0,04%. I jeżeli spadnie ta wartość do 0,02%, rośliny zaczną wymierać. Więc, a ze szkoły podstawowej wiemy, że im więcej dwutlenku węgla, tym więcej roślin. Im więcej roślin, tym więcej powietrza. Więc po prostu nie wiem, kto tym steruje. Mało tego, nikt nie potrafi odpowiadać na podstawowe pytania, w jaki sposób walczymy z klimatem, podnosząc ceny, gdzie ta kasa idzie. Także naprawdę tu jest masę takich rzeczy, o których nie wiadomo, o co chodzi. A jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Krótko, kto na tym chce zarobić, w jaki sposób, to już wiemy. Także to jest walka naprawdę nie tylko o nas, ale i o naszą przyszłość, naszych dzieci i wnuków. Spotykamy się na miejscu. No, moi drodzy, jestem po wstępnych rozmowach z rolnikami, z jednym z rolników konkretnie, i powiedział mi, jak sytuacja wygląda na granicy. No, sytuacja jest bardzo, bardzo niewesoła, niebezpieczna wręcz i źle się dzieje, słuchajcie. Przede wszystkim wyszło na to, że Ukraińcy sobie wjeżdżają do Polski jak chcą i kiedy chcą i robią co chcą. Jak do siebie praktycznie, bez żadnych tam ograniczeń i przeszkód. Rzecz w tym, że jest, jak jest dzień, to jest policja, są dziennikarze, jest dużo rolników i tak dalej. Przychodzi noc, wyjeżdżają dziennikarze, wyjeżdża policja i przyjeżdżają smutni panowie. I rolnicy uciekają w pola, gdzie tylko mogą. A wtedy tyry sobie przejeżdżają. Nie jest dobrze, słuchajcie. I to już nie jest śmieszne. Moi drodzy, dojechałem do węzła w Prusicach na Dolnym Śląsku. Chłopaki tutaj dopisali. Jest absolutnie zablokowane tutaj wszystko. Policja wszędzie kieruje objazdy. Nie ma jak wyjechać. Pogoda pod psem, jak to się nazywa. Mimo to nie zraziło to rolników. Tam widzę, chyba myśliwi też idą. Są też transportowcy. Także dużo, dużo ludzi. Naprawdę warto pokazać, kto jest tutaj gospodarzem. I nie jacyś tam unijni urzędnicy, których zadanie, oni sobie wyznaczyli zadanie, utrudnianie nam życia. Nie w tym rzecz, na to na zgodę naszej zgody nie ma. Także zobaczcie, jaki piękny widok. O to tu chodzi. I taka sytuacja, słuchajcie, musi trwać, dopóki nie osiągniemy zamierzonego celu. Zamierzonym celem jest zamknięcie, skasowanie, wyeliminowanie, zrezygnowanie z tak zwanego Zielonego Ładu, który de facto jest absolutnym nieładem. Tak to wygląda. Także tam widzicie, jest rondo. Nie wiem, czy to widać z tej strony, ja podejdę bliżej, to Wam pokażę. I z tego należy zrezygnować. Oprócz tego musicie pamiętać wszyscy, moi drodzy, że tacy urzędnicy tak łatwo się nie poddają. Oni po prostu oczywiście pójdą na to, że tak, tak, trzeba to zmienić, tam pewne zapisy, ustępstwa i tak dalej. Moi drodzy, nie o ustępstwa chodzi. Chodzi o likwidację tego ładu. Dlaczego? Dlatego, że albo my, albo ład. I to tak będzie wyglądało. Czyli jeśli my nie zamkniemy tego, nie zlikwidujemy Zielonego Ładu, to będzie sytuacja, w której ten Zielony Ład zlikwiduje całe rolnictwo, nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej, jaki mam stosunek, to Wy doskonale wiecie, nie będę się powtarzał. Natomiast trzeba rzeczywiście
wziąć pod uwagę dobro nasze, polskie, bo tylko to się w tej chwili liczy. Jesteśmy liczącym się graczem w Unii Europejskiej i na świecie, jeśli chodzi o rolnictwo, i nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś nam to odebrał. Także to jest jedna rzecz. Oczywiście teraz ci decydenci będą nas brali na przetrzymanie, czyli wiadomo, oni wiedzą doskonale, że za chwilę wiosna, wszyscy będą musieli w pole jechać i tak dalej, i tak dalej. Oni to przeczekają. Oni wiedzą bardzo dobrze, przeczekają ten nie wiem, miesiąc, czy tam parę tygodni zostało i zrobią dalej swoje. Więc w jaki sposób osiągnąć cel, jakim jest ratowanie polskiego rolnictwa i nie tylko polskiego rolnictwa, ale i polskiej suwerenności w tym przypadku. Zastanówcie się dobrze. Jeśli macie jakieś propozycje, zapraszam do komentarzy. Sam chętnie zobaczę, sam chętnie przeczytam i usłyszę, na czym to polega. Pogoda, jak widzicie, nie dopisuje za bardzo, więc wszyscy pochowali się w ciągnikach, w samochodach, kto czym przyjechał. Ja tutaj wyszedłem, żeby wam pokazać, że jest siła, jest moc, jest dużo ludzi. Także mam nadzieję, że to będzie wszystko zmierzało w dobrą stronę. Tyle z dzisiejszej relacji, tak pokrótko. Będę dalej relacjonował to, co się dzieje, jakie będą efekty, do kiedy będzie ten strajk. Będziecie widzieli w następnych filmach. Tymczasem trzymajcie się. Cześć. Jeszcze wam pokażę samochody rolników, transportowce. Także widzicie, są tutaj i ludzie z transportu. Policja oczywiście chroni tutaj, to po prostu oni mają taki obowiązek. Są na pewno rolnicy w prywatnych autach. Tam widzicie, jeszcze daleko, daleko się ciągną też i ciągniki, i samochody ciężarowe. Tak to wygląda. Trzymajcie się.